Patrz, Nilfgaardczycy. Jeszcze trochę, a tutaj przyjdą pewnie, zaczną pewnie palić wioski. Trenerzy... No, to Szubienica. Szubienica. Patrz, tam nawet jest handlarz, który nie chciał ciebie odkupić zbroi. No i dobrze, że wisi. Pogadajmy sobie z nim. Czego chcesz, Nordlingu? Za co wiszą? Ten pierwszy to wędrowny kupiec, sprzedawał wadliwe towary i był oszustem. Drugi to Klecha, który nie wiedząc z jakiego powodu rzucił się na jednego z naszych i uderzył go w łeb siekierą. Ostatni natomiast wisi za rozpustę. Czyli jednak był oszustem. O! Karczma, o nowy karczmasz, pogadajmy z nim. Ciekawe co się stało ze starym. Witaj! Co się stało z poprzednim karczmarzem? Z tamtym karczmarzem? To był dobry przyjaciel. Tak czy inaczej, zostawił dla waszej dwójki wiadomość przed śmiercią. Czemu karczmarz umarł? Przeciwił się czarnym, czyli Nilfgaardczykom. Zabili go razem z jego rodziną i jego samego wrzucili do dołka. A z rodziną nie wiem co się stało. Jaka to była wiadomość? Te sucze syny zaplanowali atak na wioskę. Strzeż się. Jeśli nadal poszukujesz Szmaga i Druida, zgłoś się do kościoła. Idź drogą koło cmentarza. Pamiętaj, że mam u ciebie dług i jak spotkasz kiedyś we wcituli paniec sześnika imieniem Darwin, porozmawiaj z nim i powiedz, że jesteś ode mnie. Idziemy do kościoła. Chodźmy, chodźmy. Dobra, jak myślisz, spotkamy kogoś w tym kościele? Dobra, To mi się wydaje, że to jest jakaś pułapka, ale dobra. Jakiś drogowskaz. Cmentarz, kościół. Mi się zdaje, albo tego tu wcześniej nie było. Może to jest jakaś iluzja? Nie wiem. Albo pułapka. Dobra, zobaczymy. Chodź. Bo ten mag jest już do wszystkiego zdolny. Znak widziałem nawet swojego klona. Wcale nie podejrzanie. Wejdźmy tam, patrz. Ten jest jakiś dziwny. Wygląda jakby był zjarany lub zaćpany. Zobacz na jego oczy. No, trochę spalony. Dobra. Ksiądz. Pogadajmy z nim. Witajcie, synowie Boży. Już coś może na temat bandytów czarnoksiężnika, który nawiedza wioskę? Wiem o co chodzi. Tak, widziałem ich. Jeśli chcesz wylecieć chorobę, wejdź do konfesjonału. Znajdziesz tam zapiski mojego brata, Johna, czyli druida. Mieliśmy znajomych mieć na poszukiwania Johna, ale większość z nich nie żyje. Patrz, konfesjonał. Wejdźmy. Chodź. Mam zapiski, ja przeczytam. Ty chodź. Dobra. Ja przeczytam. Tylko chodź tutaj, na ubocze. Słyszę kroki. Oni tu chyba idą. Tak, to ludzie maga. Całe szczęście, że mój brat ze mną jest. Ucieknie drugim wyjściem i zapewne przekażę wam ten list. Mówią coś o jakiejś bazie obok mojego domu za wzgórzem. Proszę, pomóżcie mi. Wiesz co to oznacza, nie? Wojna. Nie. Idziemy zwiedzać? Tak, wojna. Idziemy zabijać, albo inaczej wojna z tymi potrachami. Przygotuj miecz. Okej. Co to za motło? Oła! Kultyści. Dobra, dostali. To była zasadka i to była zaplanowana. Później musimy przycisnąć księdza. Dobra, chodź, idziemy. To chyba jest to miejsce, bo tam... Tak, tam jest chata druida. Chodźmy. O, tu jest dom. Patrz, jakiś dom. Patrz. Mi się zamyka. Cele. I książka pusta. Nic tu ciekawego nie ma. A w drugiej może coś jest. Czyż myśmy zostali oszukani i oszukani druid był z ich strony? Weźmy może te dźwignie, może nam się do czegoś przydadzą. To weź. Patrz. Wygląda pusto. Tu jest chyba pokój zwierzeń. Słucham na coś. Dziwny obraz. Dziwnie. Wejdźmy tutaj. Może tutaj coś będzie. Dobrze, to chodźmy. Otwieram. Dobra. Co to jest? Ale co?
w środku. To jest chyba coś zmutowanego, nie podchodźmy do tego. Jakieś dziwne monstrum. Później to wrócimy i wyeliminujemy. Dobra, chodźmy. O, siedzą tu. Siedzą, widzę ich. Ja już jednego zdjąłem. Teraz drugi. O, mam drabinki. Może te drabinki będą pasowały u góry. No, to spróbujmy. Patrz, skrzynia. Nikogo tutaj nie ma. To aż dziwne. Ale światło. Mam dziennik. A w środku? Przeczytam go. W związku z tym, iż mój doradca nas oszukał i zdezerterował, przenieśliśmy w razie czego druida do bazy w krypcie. Wierzymy, że nie stanie się nic niespodziewanego, a on nas nie wyda. Podaj do niej fałszywe miejsce przetrzymywania. A Serity Gratak nadzieją się na elitarnych żołnierzy. Karczman zdechł, więc nic im nie wyda. Jak w bazie w krypcie? Przecież tam byliśmy. Czekaj, bo my nie spadaliśmy całej krypty, bo może tam w głównej sali jest coś ciekawego. Chodźmy tam natychmiast. Ruszajmy. Patrz, też zaczął padać, jest noc. No. Trochę daje to element mocy. Cmentarzy. Zabiję kurczaka, będzie na wzięcie co jeść. Jeszcze jest karczma. A, to i tak, o to sprzedamy. Idą. To są jacyś magowie chyba. No, już sobie nie pochodzą. Padli. No. Patrz, jakby się tutaj nic nie zmieniło, totalnie nic. Poza dodatkową pochodnią, ale... A właśnie, dodatkowa pochodnia. Patrz, tutaj jest wszystko jak było. To powiem, czy nam coś nie pasuje. Zobacz. Patrz, kolejny! I jeszcze kolejny! Dobra, padli. Kolejny. Patrz, tam coś prześwituje. Pajęczyny. Dźwignia. No, nieźle ukryte. To bardzo tego się nie spodziewałem. Ja też. O cholera. To jest jakaś dosyć kurwa. Patrz. O cholera. Patrz, kolejny. To jest chyba Herszt. Zabity. Już po nim. Stoły do kremacji. Nie, to jest chyba coś na zasadzie trumien. Te drzwi przed chwilą były otwarte, jak Kersh na nas wyleciał. A. Jakaś kulka. Weźmy. Weźmy miecz twój i ci podam, trzymaj. Zamknięte, ale patrz, tam jest jakaś dziura. A gdyby tam umieścić tą kulkę? No to wsadzaj. Patrz. No. A, zadziałało. Przeszukajmy to patrz. Miejsce. To jest jakaś skrzynia. Laska druida i klucz do celi. A. To włączaj. O, to moje. Dobra, to od otwieram. Witaj, przyjacielu. Dzięki za pomoc. Nie wierzę, że was widzę. Nie masz za co dziękować. To nasza specjalność. Aha, i przy okazji mam dla ciebie rzecz. Trzymaj. Dobrze. Pogadajmy z nim. Czego chcesz, Nordlingu? Ja pierdolę. To nie moja wina. To nie moja wina. Kurwa. Ja pierkrata. Dobrze, że akurat wtedy i tak bromor. Miał zmienić miejsce zamieszkania. No co, pustawiłem na puk. Ja pierdolę. Gdzie jest swastyka? Dobra, to chodź. Kurwa, ktoś tu swastykę jedną. Pokaż. Gdzie to jest? O, myślałem, że już zajebałeś. Tutaj jest kurwa swastyka.
Wtedy robię swastykę. Robor, chodź, kameruj. Kirobra. Co to chyba robi swastykę? Jo, Kirobra, chyba Hitler. Zamiast Kirobra, jednak Hitler się pojawił. Hitler Brain! Kurde. Hitler Brain! Co tu kurwa robi swastyka? Meratles. Co ziem, co? Autorem tej swastyki jest Brytales, jak ktoś. Meratles. Co ziem. Co?